Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light. Kochani, jestem dzisiaj na bieżąco niestety, czyli jest to odcinek w dniu, w którym go obejrzycie w sumie. Będzie oczywiście dzisiaj stream o 20 godzinie, zresztą kochani, zapraszam was serdecznie na naszego Discorda, jak i na stronę spookyshiro.pl, gdzie będziecie mogli znaleźć po prostu więcej informacji na temat naszych serii, harmonogramu i tym podobnych. Ale tak, musimy teraz biegnąć do wieży. Ja tak sobie myślałem, kurczę, sporo osób, które nagrywają teraz Dying Lighta właśnie przed premierą dwójeczki, robi sporo streamów i w sumie oddziela to wszystko od wątku. Błagam, nie teraz! Robi po prostu takie oddzielenie od wątku. Ale wiecie co, ja po prostu... No nie będę czegoś takiego robił, po prostu ten Dying Light się u mnie zbytnio nie ogląda, ale mówię, chciałem zawsze, żeby on tutaj... był na kanale. W ogóle coś chyba mi haczy, dziwnie. To dziwne spadki FPS-ów. Więc mówię, no przejdziemy na pewno do tego Dying Lighta. Badaj. Przejdziemy do tego Dying Lighta na pewno, to jest pewne. Innej opcji nie ma. I po prostu przejdziemy od razu na dwójeczkę. No pragnę jeszcze zrobić tego do Followinga, prawda? No bo to jest jednak dosyć fajny dodatek i zwieńczenie całej serii. Więc na razie... Moja głowa! Więc na razie Hellraida i tak dalej nie będę planował, ponieważ mówię, nie wiem czy się wyrobię z głównym wątkiem. 120 dni do Dying Lighta dwójeczki. A na tej grze mi zależy chyba najbardziej, żeby to przejść. Na razie skupię się na wątkach głównych. Jeżeli będą jakieś takie właśnie questy poboczne, może też je zrobię na streamie. Gdzie jestem? Zabrałem się na nabrzeże. Banda Raisa już cię szuka. Cokolwiek zrobiłeś, wkurzyłeś ich tym na maksa. Muszę porozmawiać z Jade. Zir dał jej swoje badania. Wzięła je do Camdena. Albo chciała. Camden meldował, że zaskoczyła go banda Raisa. No i wypuścił na nich gryzoni. Zadekował się i teraz nie wyjdzie. Nie ma jak. Nie ma też łączności. Nie możemy się z nim skontaktować. Muszę ją znaleźć. Jak się tam dostała? Ta część miasta jest zamknięta. Jest grupa, zwana Wybawcy, która szmugluje ludzi. Ich meta jest w barze Nika. W kotle, koło autostrady. Kontakt zwie się Cenk. Masz dość biegaczy do zbierania zrzutów? Od 36 godzin nie było zrzutu. Nic więcej nie będzie. Kończy nam się czas, Crane. Cholera. No dobra. Nie wiem, czy dam radę to naprawić, ale na pewno spróbuję. Wiesz co? Większość w twojej sytuacji chce wleźć gdzieś w dziurę i przeczekać. Szacunek, koleś. Powodzenia. No właśnie, Crane? Tylko... Tu masz swój sprzęt, bierz. Z pozdrowieniami od Karima. Podziękuj mu ode mnie. I jeszcze właśnie jedna sprawa, kochani. Przed tym... Zanim w ogóle wyruszymy do następnej mapy, co ja w ogóle robię? To jest pytanie za milion punktów. Jest tu jakiś sklepikarz? Jest tu jakiś sklepikarz. Przed tym, zanim wyruszymy do następnego miasta, na pewno będę chciał ukończyć te wszystkie misje, bo pewnie już nie będziemy tutaj wracać po prostu. Kurczę, dzisiaj będzie stream, tylko... Ludziska, bardzo chcieliście streama z League of Legends. Ja wiem, że wy lubicie, jak ja się denerwuję, zresztą już tyle było różnych shotów i tak dalej, które mi tutaj robiliście, że naprawdę widzę, że wy to po prostu lubicie, jak się wkurzam. Ale też jest ważna seria właśnie z tego Dying Lighta. I teraz sam już nie wiem, co mam robić. Teraz sam już naprawdę nie wiem, co mam z tym robić. Dobra. To chyba wszystko, co mieliśmy, prawda? Dynamity... A nie, flary. Gdzie są flary? Zapomniałem o flarach. Ja w sumie miałem wielką przerwę od Dying Lighta, powiem wam szczerze. Nagrałem sobie spory zapas i ostatni tydzień, który był po prostu dla mnie, no, że tak
po prostu mówiąc, dosyć lejtowy. Miałem i czas na jakieś tam swoje obowiązki, na pracę i kłaść się chyba normalnie, nawet szedłem o normalnych godzinach, więc mówię, było naprawdę spoko. Kawa, w ogóle właśnie. Flary, Zaida, wszystko jest, dobra. Wszystko jest, sprzedajmy jeszcze ten chłam, który tutaj mamy, za 1600. Nic w sumie fajnego tutaj nie ma do kupienia, oprócz aerozoli, gazy, ostrza. Szał już nie możemy, kabel wiece silency też weźmiemy. Plan pal na ciecz, dobra, to też weźmiemy. Sznurek, taśma krająca. Okej, okay, dobra, robimy sobie szybko nockę i idziemy robić questy. Dawno, naprawdę dawno już nie grałem w Dying Knight'a. Gdzie czy jest jakieś przejście? Tu jest przejście. I widziałem, że miałem tam bodajże jakieś punkty do rozdysponowania umiejętności, poziom siły. A tak z góry. O, to w sumie lubię, to jest fajne. I tak, jeszcze jedno pytanko. Jakie mamy jeszcze questy poboczne, które wypadałoby zrobić przed tym naszym wyjściem? Henry to na razie nie robimy. Lawenda w sumie też nie. Dobra, teoria wielkiego wybuchu. Jak tam nasza mapka wygląda? Chyba, że jesteś może bliżej tutaj. Tu jest jeszcze quest. Przejdźmy się po tego questa. Przejdźmy się po tego questa, bo myślę, że może być dla nas dosyć potrzebny. W ogóle serio, kochani, na naszym Discordzie, który już właśnie tam działa sobie, jest naprawdę po prostu taka atmosfera świetna. Tak tych ludzi uwielbiam, którzy są na tym Discordzie w tej chwili, więc mówię, jeżeli chcecie, to serdecznie was zapraszam, bo co to tam się odwala, to po prostu nie można opisać słowami. Nie można opisać słowami. Zauważyłem również, że w sumie udało nam się w końcu wbić 100 subskrypcji, już jest ponad chyba 104 nawet. Więc na pewno jakiś specjalek też niedługo wpadnie. O to się nie musicie martwić. Już nawet tutaj nasza Ari zrobiła salto na naszym Discordzie, więc jeżeli chcecie zobaczyć salto już w tej chwili... Jeszcze jedno, chłopie. Pamiętasz tę dziewczynę z Sektora Zero? Nazywa się Troy. Cóż, tak. Rozmawiałem z nią, gdy przywróciłem komunikację radiową. Powinieneś się z nią skontaktować, gdy dotrzesz na miejsce. Tak, to dobry pomysł. Dzięki, Brecken. Uważaj na siebie. Dobra, to jednak były tylko i wyłącznie questy takie zbierackie, więc na razie sobie je odpuścimy, myślę. Najbliższy teraz quest to znaleźć ludzi... Dobra, główny niestety. Główny quest, dobra, to tak, zrobimy tego głównego questa i potem dopiero pójdziemy robić dalsze poboczne. Ja wiem, że ten Dying Light jest akurat nie opisany jakoś super. Zazwyczaj właśnie w naszych produkcjach typu Reinhardt King czy coś, było wszystko opisane. I było to czarno na białym, które są questy poboczne, a które główne. No niestety tutaj ciężko jest mi to zrobić, ponieważ robimy kilka wyzwań, kilka zadań tym podobnych po prostu na raz. Dlatego jeżeli po prostu ktoś jest zainteresowany serią, to po prostu będzie chciał obejrzeć wszystko, jeżeli nie, no to się mówi trudno. Dobra, przejdźmy sobie tędy. No tak, myślałem, że się kurde zainteresuje. W prawą stronę. No i tak, nic nie robię, po co wam to? Przyjaciele, kochani. Tu się odwaliło. Rolka. Roleczka. Dobra, chyba jesteśmy już w okolicy wieży. Pełnimy jeszcze samochód, przy okazji ich troszeczkę zapędzając tutaj. Może jakieś punkty wpadną? No, niezbyt. Tak, niezbyt. I
chyba, że naprawdę ci jednak poleci ten Steam z Inklite'a. Kurde, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Może byśmy nadgonili troszeczkę to wszystko. Może byśmy, kurczę, to ponadganiali. Myślę, że to by było spoko w sumie właśnie. Byśmy troszeczkę nadgonili tego Inklite'a, bo 20 dni to jest 20 odcinków w tej chwili, mamy już chyba 17. Nie jestem pewien nawet. Więc ten czas się nieubłaganie zbliża. No naprawdę. Nadal mnie ganiacie. Ach, koszyczka to ja nigdy nie odmawiam. Dobra, musimy się dostać tu. Pyk. Czego chcesz? Szukam wybawców. Nie wiem, o czym gadasz. Jestem z wieży, od Brekena. Mam gdzieś, skąd jesteś. Zabieraj dupę w troki i won, bo mogę przestać być taki kurwa miły. Słuchaj, wiem, że szmuglujecie ludzi ze slumsów. Szukam dziewczyny imieniem Jade. Tak myślę, żebyś lepiej stąd wypierdalał. Posłuchaj mnie. Pociąłem Raisa i teraz cały jego gang na mnie poluje. Potrzebuję waszej pomocy. Ty? To tyś wziął i odrąbał Raisowi łapę? To ja. I muszę się dostać do Sektora Zero. Jak cię zwą? Crane. Cóż, Crane. Zdziwisz się mocno, jeśli myślisz, że w Sektorze Zero znikniesz z listy Raisa, ale... Zaczekaj tu. No to czekamy. Dzyń, dzyń. Mam tu kolesia, co mówi, że to on właśnie odciął łapę Raisa. Crane. Tak, tak powiedział. Serio? Na pewno? Aha. Okej. Dobra. Chodź no. Okej, puścimy cię na drugą stronę. Kiedy? Teraz. Jak mam zapłacić? To, coś zrobił Raisowi, to nam w zupełności wystarczy za zapłatę. Idź do zawalonego tunelu do Starego Miasta. Zapukaj do drzwi prowadzących do kanałów. Ktoś tam już się tobą zajmie. Tak zrobię. Dziękuję. Nie, stary, to ja dziękuję. Dobra, ej, no pójdź mi tam do środka. Halo, no wiesz co, ale ty cham jesteś, ja bym cię zaprosił. Kochani, mamy już niestety questa, który zaprowadzi nas do Sektora Zero. Ale przed tym chcę zrobić te questy, kurczę. O. W ogóle powiem wam szczerze, że jest godzina 12.30. Ja to nagrałem na godzinę 18. Mam nadzieję, że wskoczy wersja HD. Przynajmniej mam taką nadzieję. I w sumie nagrałem to dlatego tak późno, bo Ari oraz Kacper, który jest na naszym Discordzie, zresztą no nie tylko oni w sumie we dwójkę, ale tak mi tam zamotali, tak mi zagadywali, że dopiero skończyliśmy gadać o godzinie chyba 2 w nocy. I to po wielu dziwnych sytuacjach w sumie. Ale naprawdę, takich pozytywnych ludzi na Discordzie, jak my mamy tutaj, to ze świecą szukać. Ze świecą szukać. Cześć chłopaki, co robimy tym razem? Wiesz, co to jest akumulator? Olga, proste słownictwo. Pod maską autobusu, obok silnika, jest taka ciężka kostka. Wiem, co to akumulator. Potrzebujemy akumulatorów z wojskowych autobusów, minimum 1300 WPR. WPR, czyli wartość prądu rozruchowego. Oczywiście. To duże akumulatory. Z 50 kilo sztuka. To tyle, co kilka ciężkich kamieni. To Amerykanin. System metryczny go irytuje. Potrzebujemy 3 takich. Możesz użyć swojej brutalnej siły. Wiemy, że wy, prymitywy, lubicie się nią popisywać. Celebrujecie sprawność fizyczną. Myślicie, że to przyciąga samice? Brzydcy i głupi muszą mieć jakiś sposób. Jak on może tak żyć? Kto wie, dostałeś instrukcje. Wykonaj je po swojemu. Jak ci łatwiej. No tak ogólnie to z Tolgą i Fatinem będziemy jeszcze długo, długo współpracować. Chcę tylko porozmawiać. To mnie posłuchaj. Pierwsza kulka idzie nad twoją głową, druga idzie prosto w nią. Daj spokój, Edward. Nie chcesz chyba przegonić kogoś, kto może nam pomóc. Nie przestraszy mnie ktoś wyglądający jak falafel. Nie kłóć się ze mną, daj mu wejść. Wygląda na to, że Errol chce z tobą gadać. Nie będzie kłopotów. Wyglądam na zaniepokojonego? Na przerażonego. Spostrzegawczy jesteś. Wchodź, wchodź. Jestem Errol.
Kyle Crane. To moja siostrzenica Saliha i jej syn Eren. Wybacz Edwardowi, ale ma wszelkie prawo być podejrzliwy. Ścigają nas pewni bardzo paskudni ludzie. Jest w tobie coś znajomego. I powinno być. Kampania promująca mój wizerunek w mieście pochłonęła sporo pieniędzy. No jasne, jesteś Erol Asani, gubernator prowincji. Gubernator niczego, ale Rajs zdecydował, że wszyscy politycy stanowią dla niego zagrożenie. Nakazał więc moją egzekucję. Raz już niemal im się udało. Tak właśnie straciłem nogę, ale wygląda na to, że nie dali za wygraną. Oddział tych zbirów śledził mnie aż do ostatniego schronienia na osiedlu. Edward właśnie tam był. Mówi, że tamci przeszukują okolice. To tylko kwestia czasu, kiedy pojawią się tutaj. Chyba masz poważny problem. Bardzo dobrze bym zapłacił za rozwiązanie go. A często to słyszę. Wierz mi, to co mogę ci zaoferować jest nie do dostania za żadną cenę. Przemyślę to. No i już cię nie lubię. Nie wiem dlaczego, czy wiem dlaczego, ale wam nie powiem. Wiem dlaczego, ale wam nie powiem. Dobra, kochani, lecimy. Tylko tak, tutaj jeszcze miałem do znalezienia chyba kilka kredek, właśnie. Tu były kredki do znalezienia. Że akurat jesteśmy w tej szkole, to myślę, że możemy to ogarnąć. Jest notatka numer 17, którą właśnie przeczytamy. Drogi Erolu, wiem jak bardzo zajęty jesteś, mając na głowie cały ten okropny kryzys, ale nie wiem do kogo innego się zwrócić. Asad został wczoraj zabity przez chorego, a do tego dziś rano moja córka Saliha pojawiła się na progu mojego domu ze swoim synem Erenem. Eren! Jej mąż został zastrzelony przez sąsiada, który wziął go za zarażonego. Ja niewiele mogę dla nich zrobić, ale ty masz większe możliwości. Znasz mnie, bracie. Wiesz, że nigdy nie próbowałem wykorzystać twojej pozycji dla własnych celów. Teraz jednak nie mam wyjścia. Proszę, zabierz stąd Salihę i Erena. Mówi się, że z miasta nie ma wyjścia, ale ja wiem, że jeśli dla kogoś zrobię wyjątek, to dla ciebie. Ja mogę pozostać w Haran, ale nie mogę znieść myśli o tym, że moja kochana córka i mój wnuk zostaną któregoś dnia zaatakowani przez te stwory. To twoja krew. Zlituj się nad nimi. Proszę, weź ich pod swoje skrzydła. Wiem, że mogę ci ufać. Wierzę, że dokonasz słusznego wyboru, za co jestem ci dozgodnie wdzięczna. Twoja kochająca siostra. Filiz, przepraszam. Jezu. Gdzie moje okulary? Gdzie moje okulary? Filiz. I kolejna notatka numer 16. Numer 16. Wiadomość zaszyfrowana. Do wiadomości Erol Asani, gubernator Haran. Poziom pilności najwyższy. Początek wiadomości. Niniejsza wiadomość jest oficjalnym komunikatem GRE. Możemy potwierdzić, że preparat antywirusowy o nazwie Antyzyna skutecznie hamuje postępy wirusa z Haran. Chociaż nie jest to lek, regularnie przyjmowanie tego środka hamuje rozwój patogenu i związanych z nim charakterystycznych objawów. GRE współpracuje obecnie z kilkoma koncernami farmaceutycznymi, aby wyprodukować wystarczająco wiele antyzyny na pokrycie palących potrzeb Haranu. O 14.30 dzisiejszego dnia rozpoczną się zrzuty lotnicze, które oprócz niezbędnych zapasów zawierać będą właśnie antyzynę. Szczegółowa instrukcja dawkowania będzie dołączona do opakowania. W świetle tych ważnych odkryć nie zaleca się już amputacji kończyn jako środka zaradczego przeciw rozwojowi wirusa z Haran. Zalecamy rozpowszechnienie tych wiadomości przez pańskie biuro, a także mera i innych lokalnych urzędników, tak aby jak najszybciej dotarła ona do ludności miasta. Koniec wiadomości. Więcej chyba nie mieliśmy już tych notatek tutaj, prawda? Chyba nie. Czyli pierwszym, z czym oni się tutaj zetknęli, czy pierwszym sposobem, który próbowali wykorzystać, to była amputacja po prostu kończyn, które zostały ugryzione. No wiadomo, że jeżeli tam ktoś został ugryziony już w gardło czy gdzieś, no to już ma problem, prawda? Aczkolwiek... No myślę, że jest to lepszy sposób na pewno niż amputacja, amputation. Co my tu jeszcze mamy? My coś tu jeszcze mamy? Powód pogadania z tobą? Nie? Z tobą? Nie? Co ty go chcesz mi przekazać? Mieć kredki dla dzieci, aha. To nie było tematu, kredki już mamy. Znajdź samochód kuriera. O, to zróbmy to teraz i potem jeszcze pójdziemy na pewno do autobusów. Jest to naprawdę dosyć kiczowaty quest, a już na pewno w nocy. W dzień to on jest może łatwy, ale w nocy jest cholernie trudny, a na koszmarnym poziomie trudności jeszcze trudniejszy. No, jakby sama nazwa wskazywała, prawda? Koszmar. Więc tak, można powiedzieć, że ta misja to jest prawdziwy koszmar.
Kurde, nadal się zastanawiam, czy mam robić dzisiaj streama z Dying Light'a. Padać. Słyszałem go na swoim grzbiecie. Tylko tunel to jest tam. Pyk, pułapka. Chowamy się. Nie zniknie nam pogoń, bo inaczej tam nie wejdziemy. Przy okazji się tutaj rozporządźmy. I skrzynki, nie skrzynki. Jakie skrzynki, nie skrzynki. No myślałem, że to plan tutaj będzie, kurczę, ale mi nadziei narobili. Da się to otworzyć? Nie da się otworzyć. Okidoki, dobra, idziemy do środka, ale do środka się chyba wejść z tej strony przynajmniej. No kurde, naprawdę? Dobra, z racji tego, że w sumie mamy... To jest bezpieczny obszar, czemu jeszcze mnie ścigacie? Nie mogę? Oh no! Anyway. Dobra, idziemy dalej. Może po tej stronie będzie wejście. Tu jest to wejście niedozwolone. Więc nic mi innego nie zostaje, jak przejść po prostu tędy. No jak niewidzialne ściany? Halo, gro! Co to za niewidzialne ścianki? Da się też tak. Jak zbugowałem grę? Część pierwsza. Więc jeżeli będziecie mieli problem kiedykolwiek z wejściem, tutaj macie tyrolkę, to już wiecie jak tutaj wejść. Już wiecie jak tutaj wejść. Czy samochody są otwarte? Nie są otwarte. Otwórz. No oczywiście, pewnie. Nadal nic. Nadal nic. Pyk, pyk i pyk. I tyrolka. Dobra, chodźmy do drugiego wejścia tunelu. Ja wiem, że ja używam tej tyrolki teraz aż nader często, ale chcę to szybko skończyć. Snajpęk. Idź sobie stąd. Spadł, spadł. Tu nie ma nic. Ole je... Walnęło. Ale walnęło. To walnęło, nie mam pojęcia. A duży. Duży knur. Duży knurze. Uspokój się. No bez jaj, przecież to był... To był nieudany cios. Jakim cudem to by się to udało strzelić? Walnąć. Boksy to ta gra ma koszmarne. O, umrzyj w końcu. Jerzyku. Kurde, twardą masz tu czaszkę, naprawdę twardą. Dobra, pykło, pykło. Czy to będzie to pakunek, tak? Mam ten azotan fenylu. Fantastycznie, przynieś go. Już niesę. Już nie chcę, tylko słyszę tutaj wielkiego gbura. Dobra, następne miejsce w naszej kolejności. Znajdź tunel prowadzący przez slumsy. To już jest koniec. Tu jest jaskinia. Więc chodźmy do naszej jaskini. Uff, udało się wejść. Przyspieszmy to troszeczkę. Przyspieszmy to troszeczkę, bo ten odcinek się już nam powoli zaczyna kończyć. Chciałbym już w następnym odcinku pójść do sektora 0, ale nie wiem czy to się uda. Widzę, że już dzień chyba nam tu idzie. Się zaczyna. No i tak mnie nie złapiecie, to po co wam to? Po co wam to? Drogie moby, po co wam to? Jest safe zone, to od razu się prześpijmy. Wpiulkamy. Ale nie do nocy, czy nie do dnia, tylko do nocy właśnie. Pyk i lecimy dalej w tango.
Przeżywam noc, no nie wiem, czy ja ją przeżyję. Dobra, gdzie jest tutaj to wejście? Wejście jest tu. Wejście jest tutaj. Mówię, nie wiem, czy mi się uda jeszcze w tym odcinku to zrobić. Bardzo bym chciał, ale... czuję, że jest to wątpliwa nadzieja. Lawenda? Dojad. No i jest skrzynka. Jest skrzyneczka jeszcze przy okazji, więc też ją oczywiście weźmiemy. Szkoda, że te zrzuty nam się już skończyły, aczkolwiek wiecie co, może to i lepiej, bo przynajmniej teraz w tym aspekcie nie będę sobie zawracał tyłka właśnie tymi zrzutami. No chyba, że tak jak tutaj, no to wiadomo, że przy okazji może sobie jakiś tam wziąć. Ale tak to zazwyczaj niestety było, że lataliśmy za zrzutami i tym podobnymi. No panu to dziękujemy. No i dobra, musimy zebrać 10 grzybów, tak? No tak. Panu dziękuję. O, ten łuk, kurde, już nie jest taki mocny. On tylko na początku był taki mocny. No to zmieniamy niestety naszą taktykę. A już strzały tutaj nie są wystarczające na owych panów. Uciekaj mi stąd. Umieraj. Dobra, grzybki 1, 2. Koniec świecenia. LEDy się wyczerpały. No więc teraz wracamy do klasycznego Dying Light, bo już widzę, że naprawdę te strzały i ten łuk. Może wiadomo, jakby były inne strzały, na przykład wybuchające, ewentualnie jakieś elektryzujące, może by to lepiej działało, aczkolwiek no łuk był tylko po to, żeby przyspieszyć rozgrywkę. Skoro ta rozgrywka już nie jest przyspieszona, no to rezygnujemy z łuku na rzecz normalnej walki wręcz. Kurde, złamałem wytrych. Człowiek zagada i potem wychodzą takie cyrki. To w głupiej ich skrzynce, naprawdę w głupiej, łatwej skrzynce. Straszliwa maczeta, która jest do dupy, szkoda. Szkoda. Dobra, tu już świecące grzybki mamy za sobą. Tu kolejne. Pani, to dziękujemy. Oho. Chciałem, że nam staminy dobraknie. Ty już nie żyjesz. Ty już nie żyjesz, więc zbieramy grzyby. Kolejne. Tak, wyłączę sobie trochę latarkę, żeby zobaczyć, gdzie są te nasze grzybki. Ale ich dalej nie widzę. Nie widzę was grzybki. Ale tu jest przejście. Widzicie, na przykład w tym miejscu mógłbym bez problemu użyć kotwiczki, ale nie chcę tego robić, żeby przynajmniej jakiś taki feeling tego parkura był nam taki tutaj zachowany. Dobra, ostatnie grzyby mamy wszystko. Uciekamy, skaczemy do wody i lecimy już stąd. Królowa Wiedźm. Mamy jeszcze zrzut w sumie do oddania. Weź sobie ten tojad jeszcze. Dobra, na czym my tu dalej jesteśmy? Tu mamy. Wróć do Dali też mamy. Warsztat Jafara. Znaleźć kredki dla dzieci. O kurde, tego jest od cholery. Wiecie co? Przejdźmy może tutaj. Przejdźmy tutaj, bo widzę, że i tak się już odcinek kończy. Ja pójdę go jeszcze szybko wyrenderować. Chyba nie opłaca się robić w tej chwili jeszcze streamu. Jak będziemy w sektorze 0, to dopiero zrobimy sobie streama z Dying Light, a dzisiaj będzie pewnie League of Legends. Dzisiaj zróbmy League of Legends i po prostu dobrze się bawmy na tym streamie. No, wejdź. Gazurka, to nam się nie przyda. Gazurki nam się nie przydają. Oddajemy wszystkie te przedmioty kwatermistrzowi i kończymy odcineczek. Zobaczymy, czy jakiś level może nam wpadnie. Miejmy nadzieję, że tak. O, chyba coś kliknąłem niepotrzebnie. Trychy, strzały, zapasy domowe. Chyba za dużo tu nie wpadło nam. Nie. Brutalny rzut judo. I nogołamacz. Nogołamacz. W ogóle poziom zwinności mamy 20, 22, więc to już jest naprawdę niewiele, jeżeli chodzi o... Szwagier też stracił kciuk. Oczywiście nie
O. Nasze poziom legendy. Zacząłem brakować bandaży. Aha, bandaże. Nie czytam wam tego, bo to jest w sumie takie zawalanie typka. Trzeba butanu najwięcej, no takie mówię, pierdółki straszne. Dobra kochani, ale w tym miejscu skończymy nasz odcineczek z Dying Light'a. I widzimy się już dzisiaj na streamie, kawę nie sprzedaję. Ja widziałem, że ktoś chyba chciał. I widzimy się już, no niedługo na naszym streamie o 20 godzinie, pamiętajcie o tym. Czyli za 2 godziny teoretycznie, mimo już teraz jest 13. Mam nadzieję, że ten odcinek się wyrenderuje i zdążę zaploadować do tej godziny. Dobra kochani, dzięki wielkie, pamiętajcie o tym, że możecie dołączyć na serwer Discord, pamiętajcie, że jest strona internetowa, gdzie możecie się dopatrzeć różnych informacji na temat kanału, czyli spookyshiro.pl. Nic więcej, nic mniej, Discord również jest na stronie, więc pamiętajcie o tym, również jest w opisie. No i co wam mogę powiedzieć? Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro i do zobaczenia o godzinie 20. Trzymajcie się. Hej, hej.